Co tam, moment? Może pokażemy chatę pomalowaną, co? W końcu. A tak sobie zrobię. Zaklepałem, że moja. Po drzwiach, po wszystkim tak zrobię. Cały korytarz. Jak to, co po niektórzy powiedzieli, że dalmatyńczyk. Elo, elo. Tak to Krzysiu sobie mieszka. W kuchni zrobiłem sobie słonecznie. No, niech sobie będzie słonecznie. Ja tam lubię z sufitem malować. W pracowni. Jak to w pracowni? No trochę Juri posprzątał, ogarnął. Patrzcie, jakiego świetnego mi amena zrobił. Juri to taki mój kolega artysta, co świetnie rzeźbi, świetnie maluje, rysuje z Bochotnicy pod Kazimierzem Dolnym. No i co? W sypialni sobie zrobiłem taki kłonecik. Moje statki kosmiczne. Ten plakat to się za mną ciągnie jeszcze z Jadkowej. Oczywiście już go kilka razy kupiłem, ale... Oj, ten pokoik sobie... To sobie powiesiłem. Coś, co mi codziennie daje uśmiech. Jak sobie patrzę, to sobie tutaj rozpoznaję jakichś ludzi. To jest Kasia, tatuażystka. To jest Kurt. To oczywiście jestem ja. Bania. Świetny jest ten plakat. No i tu sobie zrobiłem. Tak na szaro. Tak, realnie, pokój do ćwiczenia. Chociaż ja tutaj też drzewo, co najmniej, żeby mi się nie pyliło. No i ten plakat też za mną chodzi. Jak przyjechałem kiedyś do Krakowa, po maturach to sobie taki kupiłem. Oczywiście już kilka razy. No to jest mój skarbiec. Fonzi namalował. Kiedyś jak tu mieszkał, na ścianie. A fajną to abstrakcję. I tak to zostało skarbcem. I teraz te wszystkie rzeczy sobie tutaj składuję. Nie tylko swoją. Jest obraz Anelki. Jeszcze ziomka z Hrubieszowa. Traka. On świetnie to robi. No i tu moje koleżanki, takie siostry nawet można powiedzieć. Miłego weekendu, bo już niedługo weekend. A wiem, że jeszcze ze 2 dni. Ale co tam? Tak? Powiedz ładnie. Miłego weekendu. Ale ci się oczy świecą. Ale ci się oczy świecą.